Remont zakończył się? Miesiąc temu. Po prostu no, drzwi zostawili w takim stanie, jak zostawili. Z jednej strony były zarzucone, z drugiej strony nie są już obtynkowane. Nie ma kluczy do drzwi. Domofonów po prostu w mieszkaniu nie, domofonem nie idzie otworzyć drzwi, bo są kable po prostu tylko zarzucone cementem, nie są podłączone do domofonu. Nie. Te dzień i noc są drzwi otwarte. Sąsiedzi tu mają wózki, ja mam ciocię chorą też, mieszka z nami i z żoną. Wózek inwalidzki stoi na sieni, no bo ze strychu też nie warto go tak co chwilę ściągać, jak zna spacer z nią czy coś. No to zostawiamy wózki też akurat na klatce. No ale tak nie może być, żeby drzwi były przez całą noc otwarte. Sąsiedzi też do MTBS-u pisali pismo, że nie ma kluczy, że drzwi są otwarte, ale oni się po prostu z tego nic nie zdają sprawy. Nie? Ale otrzymaliście jakąś odpowiedź? Nic myśmy nie dostali, żadnej odpowiedzi, nic.